Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu Historycznym, w którym dziś poruszymy sobie temat naprawdę skomplikowany i naprawdę trudny, ciężki, jeśli chodzi o historię Polski, ale bardzo zapomniany. Bo postaram się opowiedzieć Wam o momencie w polskiej historii, kiedy to niemieccy żołnierze wchodzili do polskich wsi, dawali mieszkańcom tych miejscowości 3 minuty na spakowanie się. Można było wziąć tylko te rzeczy, które gdzieś tam nawinęły się pod ręce. Nie można było wziąć żadnych kosztowności, nie można było wziąć nawet zboża za sobą, czy mąki, jedzenia. Można było wziąć ewentualnie ubrania w to, w czym się szło. Później przeganiali tych ludzi często pieszo, czasem furmankami, do jakichś miejsc zbiorczych. Część z tych ludzi trafiała do obozów koncentracyjnych. Inni trafiali na roboty, inni byli, jak to Niemcy określali, likwidowani na miejscu. I nie chodzi tu o zwykłe pacyfikacje wsi. Chodzi tu o przemyślaną, skoordynowaną i z góry urządzoną akcję pacyfikacji narodu polskiego w czasie oczywiście II światowej. O cóż chodzi i dlaczego taki temat? O tym już za chwilę w Plociuchu Historycznym. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o Generalplan Ost, czyli Generalnym Planie Wschodnim. Wiele mówi się o wielu momentach w polskiej historii, które raz były bardziej, raz były mniej chlubne. W każdym razie były momentami, które zapadły w pamięć, które zostały zapamiętane. Moim zdaniem dobrym takim wyznacznikiem tego, co istnieje w takiej popkulturze historycznej, jest to, co najlepiej sprzedaje się na odzieży patriotycznej. Może wyznacznik głupi, ale wydaje mi się, że skuteczny. No bo zobaczcie sami, co jest na takich ubraniach. To, co się sprzedaje, a co się sprzedaje, to, co gdzieś tam komuś świta. Ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem jak patopatriotyzm, a więc takie złe podejście do patriotyzmu. I w tym artykule było napisane, że patopatriota o historii Polski wie tyle, że było coś takiego jak Powstanie Warszawskie i Żołnierze Wyklęci, ale co to było, to tak naprawdę nie wiadomo. Ale właśnie takie rzeczy są na tych koszulkach, bluzach, ostatnio na majtkach. No właśnie, Powstanie Warszawskie jest zapamiętane. Wiadomo, o co chodzi. Żołnierze Wyklęci też wiadomo, że było coś takiego. O co chodzi, no to nie do końca już wiadomo. Czasem zdarza się Bitwa Warszawska, czasem zdarza się 1918 rok. Bywa też wrzesień 1939 roku. Zdarza się Powstanie Styczniowe. Ogólnie staramy się w jakiś sposób zapamiętywać rzeczy czy wydarzenia, które no, nie do końca nam się udały, czy po prostu były naszymi porażkami po prostu. Były porażkami, a więc im więcej przelanej krwi, tym lepiej, a wynik się nie liczy. Ale zapomina się o tych momentach, kiedy naprawdę z jednej strony naród polski był na skraju wyniszczenia, z drugiej zaś strony zapomina się o tych powstaniach, które faktycznie zwyciężyły. I o tym dziś w Plociuchu Historycznym. Generalplan Ost, a więc plan wyniszczenia narodu polskiego wśród narodów słowiańskich i Powstanie Zamońskie, a więc zwycięskie powstanie w czasie II światowej. Jak mawiał klasyk, zaczynając od początku, bo zaczynanie od końca jest głupie. Dla wszystkich, którzy piszą, że na vlogach pokazuje 3/6, proszę bardzo. O, możecie sobie wyciąć teraz z kadru. Taki chichot. Słuchajcie, ale teraz już bez chichotów, bo temat jest naprawdę poważny. W 1941 roku ułożono plan, co zrobić z tymi ziemiami wschodnimi, które przypadły Rzeszy. Czy to zostały wcielone, czy zostały zajęte jako generalne gubernatorstwo. Nie bardzo było wiadomo, jak do tego w ogóle podejść, no bo przecież NSDAP w swoim manifeście, czyli w Mein Kampf, zostało opisane, że ziemie na wschód od granic Rzeszy zostaną skolonizowane niemieckimi osadnikami. Ale tutaj pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, skąd wziąć tych osadników?
No bo sami Niemcy no też mają jakieś tam ograniczone te możliwości rozrodcze, że tak to ujmę, ale tak to było ujmowane po prostu w epoce. To była produkcja nowych Aryjczyków. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy jakichś osadników typu Volksdeutsche, no to oni nie są do końca Niemcami. Poza tym też jest ich niewielu. Drugim problemem, bardzo ważnym, było to, że te ziemie no, były zasiedlone przez kogoś. Były zasiedlone przez Polaków, były zasiedlone przez Rosjan, były zasiedlone przez Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i tak dalej. Więc postanowiono, że stworzy się ten pas osadniczy na wschód od granic Rzeszy z marca 1939 roku. Na północy tą cezurę ma wyznaczać jezioro Ładoga, na południu Morze Czarne. I tak aż do Uralu. Czyli praktycznie od Francji aż do granic Europy wszystko miało być niemieckie. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby ten pierwszy aspekt zabezpieczyć, czyli tych nowych Aryjczyków tworzyć. No tutaj plany były bardzo różne. Próbowano tych małych, te małe Niemczątka po prostu produkować. Starano się robić hodowlę Niemców na skalę przemysłową. Powstawały różne organizacje. Próbowano dawać ordery dla matek, które ileś tam dzieci urodziły. Próbowano ułatwiać tym matkom życie w różny sposób. Zakazano całkowicie aborcji, nie dlatego, że uważano, że to jest jakoś nieetyczne, ale po prostu dlatego, że każdy, oczywiście aborcji zakazywano dla Niemek. Niemki nie mogły dokonywać aborcji. Zakazywano tego nie z pobudek takich czysto altruistycznych, ale po prostu dlatego, że nie można żadnego maleńkiego Niemczątka stracić. Próbowano również zrobić jakieś takie organizacje, które będą dbały o samotne matki. Tak? Jeżeli jakiś Niemiec zostawił swoją żonę i dziecko, no to nimi też trzeba się zająć, tak, żeby tej krwi nie stracić. Mamy konflikt zbrojny, tak, na cały świat, więc jeżeli taki ojciec rodziny zginął na wojnie, no to również trzeba się zająć tą wdową i sierotami. Więc z tym starano się jakoś radzić. Nie chodziło tak naprawdę stricte o Niemców jako takich, chociaż oni byli najbardziej wartościowi. Stworzono organizację, która nazywała się Lebensborn. To była organizacja, która wręcz porywała dzieci, no właściwie obojętnie skąd. One były porywane z Zamojszczyzny, z Pomorza, z centralnej Polski, nawet gdzieś tam bardziej na zachód. Ważne było, żeby te dzieci były na tyle małe, żeby nie pamiętały już tej swojej polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej przeszłości, albo żeby pamiętały ją bardzo mgliście. A druga sprawa, no najważniejsza, była taka, żeby one pasowały fenotypowo, czyli z wyglądu do rasy aryjskiej, więc odpowiedni nos, odpowiednie uszy, obwód czaszki i tak dalej. Te dzieci porywano i całkowicie germanizowano. Do dziś żyją te dzieci porwane z terenów ziem polskich, dawnej II Rzeczypospolitej, i nawet nie wiedzą o tym, że zostały w ten sposób pozyskane dla Niemiec, bo tak to trzeba powiedzieć. Ewentualnie żyją ich potomkowie, którzy też nie wiedzą o tym, że są na przykład w połowie Polakami. Oczywiście historycznie, bo już w całości są z Niemczeni. Więc to dało się jakoś zrobić. Poza tym mamy tych osadników. Jest dużo Volksdeutschów, którzy przyznają się do tego, że gdzieś tam mają jakieś niemieckie korzenie, czy to w Polsce, czy no właśnie na Ukrainie. Dużo ich było w Bezarabii. Bezarabia to jest taka kraina historyczna na pograniczu dzisiejszej Ukrainy i chyba Mołdawii. Mniejsza o to. W każdym razie gdzieś tam. O tym później, bo ta Bezarabia będzie istotna. Ale pozostaje problem, co zrobić z tymi Słowianami, którzy tutaj żyją. W 1941 roku ułożono generalny plan wschodni. I to, co tam napisano, było po prostu straszne. Było tak mocnym, słuchajcie, wynaturzeniem, które chyba nie pojawiło się nigdzie wcześniej, ani nigdzie później. To był plan masowego wymordowania
całej grupy etnicznej. Oczywiście teraz możecie mówić o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, ale to, co za chwilę usłyszycie, mrozi krew w żyłach. I powiem wam na początek tylko tyle. Plan był prosty. Najpierw Żydzi, później Słowianie. I ten plan zaczęto wprowadzać w życie. Wierzono, tu już mówię w myśl tego planu i tej chorej, wynaturzonej niemieckiej propagandy czy myśli narodowo-politycznej. Wierzyli w coś takiego jak eugenika, a więc pewne rasowe teorie, w myśl których tej niemieckiej eugeniki naród niemiecki, czy rasa aryjska, jest rasą nadrzędną wobec innych ras. Jest parę ras, które są tam w tej piramidce. Na samej górze są Aryjczycy, czyli Niemcy. Na samym dole są Żydzi, później są Cyganie, Słowianie i tak dalej, i tak dalej. Postanowiono więc najpierw zająć się Żydami. Wiecie, co stało się z europejskimi Żydami? Było to straszne, przerażające. 6 milionów ludzi zostało pozbawionych życia w bardzo brutalny sposób. To byli przedstawiciele różnych narodowości, to byli przede wszystkim Polacy, te 3 miliony, ale byli to też Francuzi, byli to Rosjanie, Ukraińcy, wiele, wiele innych, nawet Brytyjczycy byli w tej liczbie. Jednak ten naród nie miał dużej własności ziemskiej, która była tym Niemcom potrzebna. No bo jednak naród żydowski to nie był naród posiadaczy ziemskich, dlatego że jeszcze w XIX wieku istniały prawa zakazujące im kupowania ziemi. Dlatego właśnie byli oni rzemieślnikami, byli kupcami, ale nie posiadaczami ziemskimi. Posiadaczami ziemskimi byli albo ziemianie na terenach polskich, ale oni zostali przepędzeni tam gdzie było to potrzebne, albo ci uwłaszczeni chłopi. O co chodziło z uwłaszczeniem chłopów? No to w poprzednim vlogu o chłopach pęszczyźnianych opowiadam. Warto tam zajrzeć. Pokrótce, chodziło o to, że tą ziemię, którą oni uprawiali w Królestwie Polskim w 1846 bodajże, szóstym roku, czy czwartym. W każdym razie niedługo po powstaniu styczniowym przyznano im na własność. Więc mieli jakieś tam swoje spochetki ziemi. To było bardzo różne. To mogło być pół hektara, to mogło być nawet kilkanaście do kilkudziesięciu hektarów, więc oni to mieli. Najlepsze ziemie były na terenach etnicznie polskich, gdzieś tam, gdzie Zamojszczyzna. I tam starano się to osadnictwo wprowadzić. No i właśnie. 41 rok to jest czas, kiedy już tych starozakonnych jest coraz mniej i zaczęto powolutku zastanawiać się nad tym, w jaki sposób wyniszczyć etnicznie Słowian. No wiecie, to powtarza się w mediach właściwie cały czas, że zlikwidowano te 6 milionów Żydów i lumiano zlikwidować Słowian. To były grube, grube miliony. Starano się zlikwidować około 60 paru milionów ludzi. W bardzo różny sposób. Otóż fizycznie, biologicznie zlikwidować, wyniszczyć pracą. Sama idea Generalnego Planu Wschodniego, jak już wiecie, polegała na zamianie tych na Niemców. Nie dało się Polaków zgermanizować w żaden sposób, więc nie było mowy o tym, żeby zostawić tych ludzi tam, gdzie są i po prostu nauczyć ich języka niemieckiego, nauczyć ich kultury niemieckiej, nauczyć ich niemieckiego systemu gospodarowania, dlatego że powiedziano wprost, nie chodzi Generalplan Ost o
to, żeby zgermanizować Polaków. Chodzi o to, żeby na 10 lat po zakończeniu konfliktu na wschód od rzeki Warty mieszkali sami Niemcy. Prosta sprawa. Podzielono więc plan na dwa etapy. Na mały plan i duży plan. Mały plan polegał na tych działaniach, które były robione w czasie samego konfliktu, a więc były bardzo brutalne. Duży plan to były długofalowe działania już po zakończeniu konfliktu, które miały się skończyć na 10, kilkanaście lat już po zawieszeniu broni. I teraz tak, cóż robiono, jeśli chodzi o mały plan i kiedy go zaczęto? Zaczęto jeszcze przed wprowadzeniem samego Generalplan Ost operacją Tannenberg. Tannenberg to jest niemiecka wersja nazwy Grunwald, czyli tak jak my mówimy bitwa pod Grunwaldem, Litwini mówią bitwa pod Czarnilisem, czy jakoś tak, Niemcy mówią bitwa pod Tannenbergiem. Postanowiono więc zlikwidować polską inteligencję i ludzi tak zwanych niebezpiecznych dla Rzeszy. Spisano jeszcze przed rozpoczęciem II Światowej, przed wrześniem 1939 roku, komórki wywiadowcze, które miały działać na terenach polskich, wytypowały listę, iluś tam alfabetyczną nawet, to są Niemcy, alfabetyczną listę ludzi do fizycznej likwidacji. I byli w tym naukowcy, byli w tym ludzie kultury, ludzie nauki, nauczyciele, księża, inni duchowni, no bo to przecież było kilka wyznań, politycy, w tym znaleźli się również byli powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy, oficerowie i tak dalej. I taka pierwsza lista tych ludzi do najszybszej likwidacji zawierała 61 tysięcy nazwisk. Ci ludzie mieli zostać zlikwidowani. Akcja Tannenberg trwała od 1 września, słuchajcie, od 1 września, od samego początku konfliktu, do 25 października. To jest mniej więcej, jak mamy kampanię wrześniową, no to na prawie wojennym Niemcy poczynają sobie jak tam chcą. Zlikwidowano z tej listy około 20 tysięcy osób. 20 tysięcy osób. To jest niezłe miasteczko powiatowe w Polsce. Całe. Mój powiat, powiat staszowski, siedzibą powiatu jest miasteczko Staszów, ma nieco ponad 15 tysięcy mieszkańców, więc tak jakby cały Staszów zniknął i jeszcze parę sąsiednich wsi. Cały powiat, cała gmina ma około 30 tysięcy, więc i to sama elita tego narodu polskiego, a z drugiej strony elita przecież trafiła do kurotów uzdrowiskowych w okolicach Smoleńska, czyli Katyń, Charków, Miednoje. Stworzono też drugą formę, czy drugi zamysł likwidacji elity narodu polskiego jako inteligent action, czyli akcja przeciwko inteligencji. I tutaj chodziło już stricte o profesorów, o nauczycieli, o naukowców, o ludzi, którzy zarabiali na życie własną głową, swoim mózgiem. W ciągu tej akcji, która trwała troszkę dłużej, zlikwidowano, ja powinienem tutaj używać naprawdę ostrzejszych słów, ale nie chcę używać ich za często, żebyście w ogóle mogli tego vloga obejrzeć. Zlikwidowano 40 tysięcy ludzi, a kolejne 20 zostało wysłanych do obozów. Czy to obozów pracy, czy obozów koncentracyjnych. I to są tylko działania niemieckie, a z drugiej strony za Bugiem mamy też działania sowieckie. Tak jak mówię, kuroty uzdrowiskowe dla NKWD, Katyń, Charków, Miednoje. W ten sposób radzono sobie z tą polską elitą.
I pomyślcie sobie, co by się działo, gdyby ci ludzie po prostu przeżyli. Z jakim brakiem inteligencji nasz kraj musiał sobie radzić po 1944-1945 roku. Tylko dlatego, że ci, którzy byli najlepsi, stali się pierwszym celem, co nic dziwnego. Drugą formą Generalplan Ost był tak zwany duży plan. I tak jak powiedziałem, on się miał toczyć jeszcze w czasie samych działań wojennych, ale z drugiej strony miał sięgać poza ten czas konfliktu i miał doprowadzić do tego, żeby na ziemiach do tej pory etnicznie polskich zostało maksymalnie 3 do 4,5, 4,8 miliona etnicznych Polaków w roli niewolników, a reszta miała zostać w ten czy w inny sposób zlikwidowana lub wywieziona. Czy może powinienem powiedzieć zlikwidowana i lub wywieziona. Gdzie miano takich ludzi wywozić? Przede wszystkim za Ural, czyli właściwie do Azji. Taka zsyłka na Syberię level hard. Po prostu. Postanowiono fizycznie zlikwidować 80 do 85% ludności polskiej. Czyli zdecydowano się zniszczyć naród. Te plany, które zostały opisane w Generalplan Ost, nie były tak naprawdę niczym nowym. Były tylko kolejnym krokiem po tym, co postulowano w czasie I Światowej. Wtedy też planowano usunąć z ziem polskich Polaków, Żydów, Ukraińców i tak dalej i zrobić przestrzeń życiową dla Niemców. W czasie I Światowej Niemcy czuli się jak ściśnięci w puszce, jak sardynki. Ich kraj był cały tam upstrzony przemysłem, ale potrzebowali się czymś wyżywić. Po co kupować? I o to też chodziło w tym GPO. Po co kupować zboże, jedzenie, produkcję zwierzęcą od innych krajów, skoro można po prostu te kraje zniszczyć, zlikwidować i żeby sami Niemcy się wyżywiali. Zachód kraju ma być od ten bardziej rozwinięty przemysłowo, technicznie. Wschód kraju ma dostarczać żarcia. Taki był plan w czasie I Światowej. Tylko że wtedy próbowano tych ludzi jeszcze jakoś zgermanizować, w jakimś stopniu przekonać do kultury niemieckiej. Oczywiście część zlikwidować, tak, ale nie wszystkich. Natomiast tutaj jeszcze raz podkreślę. Chodziło o wyniszczenie etniczne Słowian. Przede wszystkim Rosjan. Rosjanie zostali uznani za zupełnie nieprzydatny naród z różnych powodów. Cyganie zostali uznani za zupełnie nieprzydatnych. Podobnie Białorusini, Ukraińcy bardzo różnie. To zależy, z Ukraińcami kolaborowano. Polacy, część do germanizacji, część jako niewolnicy, którzy mają skończyć tam bardzo niewielkie szkoły, mają się umieć podpisać. Mają umieć ci, którzy oczywiście ocaleją. Te 3 do 4,8 miliona tylko. Mają umieć się podpisać, mają umieć zrozumieć niemieckiego majstra i mają umieć doliczyć do 500. Tyle. Nic ma więcej. Nie wolno. Generalplan Ost jest nazywany często słowiańskim holokaustem. Tylko że spójrzcie na liczby. I niech wam brzmi w głowie to, że najpierw Żydzi, później Słowianie. Więc to samo, co stało się z starozakonnymi, to samo miało stać się z naszymi przodkami, czy z naszymi dziadkami, z naszymi pradziadkami. Czasem z naszymi rodzicami. Oni mieli również zostać wymordowani, ale
Ale to, co najstraszniejsze w samym tym Holokauście Żydów, to jest to, w jaki sposób Niemcy to robili z niektórymi, czyli wyniszczenie przez pracę. Obozy koncentracyjne, tak? Wielu z nich spotkała brutalna, ale szybka śmierć, o którą oni sami w pewnym momencie się modlili. Takie było bestialstwo tych ludzi i tego reżimu. Tak naród polski i ogólnie słowiański miał zostać po prostu zagłodzony, miał zamarznąć na śmierć, miał zginąć w największych możliwych męczarniach. Plan był tak straszny, że sami niemieccy oficerowie, między innymi doktor Wetzel, mówili Himmlerowi, że przeginasz, chłopie, przeginasz. W ten sposób to argumentowali, że przede wszystkim nie będzie się dało w żaden mogący się wyjaśnić sposób później tych ludzi, którzy dokonają tych zbrodni. Nie da się ich przywrócić do społeczeństwa, bo zrobią zbyt dużo złego i napatrzą się na zbyt dużo złego. A po drugie, wykonanie tego planu już na zawsze pogrąży Niemców w takim stanie tych złych. Po prostu zrobi z nich tych złych w oczach wszystkich narodów światowych na zawsze. To jest wymordowanie dziesiątek tysięcy ludzi. Jednak chcieli to zrobić. Początek wprowadzenia tej całkowitej zamiany ludności słowiańskiej na ludność niemiecką, taki plan, taki ogródek doświadczalny, to miała być Zamojszczyzna. Zaczęto to robić w 1942 roku, w zimie. Co ważne, w zimie. Sytuacja wyglądała następująco. Niemcy wchodzili do wioski i tak jak wam powiedziałem na początku, wszyscy alles raus, wszyscy won, macie 3 minuty na spakowanie się. Jedziemy. Gdzie? Zobaczymy. Tak, ale wszyscy są pod karabinami. Ci, którzy są zbyt chorzy albo nie chcą opuścić swoich domów, są natychmiast likwidowani. Są po prostu, nie wiem, zastrzeleni, zakłuci bagnetami, zabici kolbami. Obojętnie. To już mniejsza z tym. Niektórzy jadą do obozów koncentracyjnych, inni są likwidowani gdzieś poza osadą, poza wioską. Duża część jedzie na roboty przymusowe do Niemiec. Niektórych próbowano po prostu zachęcić do tego, żeby pojechali sobie na te roboty jakimiś plakatami propagandowymi. Jednak skala i brutalność tych wysiedleń była przerażająca. Była straszna, była okrutna. To tak naprawdę nie było wysiedlenie, ale to była pacyfikacja każdej kolejnej wsi. Od tych pacyfikacji na przykład, które były prowadzone w stosunku do wsi, które, nie wiem, sprzyjały partyzantom, na przykład sprzyjały oddziałowi wydzielonemu Wojska Polskiego, czyli Hubalowi, pomagały Hubalowi. Wyglądało to w ten sposób, że wpędzano na przykład wszystkich do jakiejś stodoły, podpalano całą wieś. Wieś szła z dymem, wszystko zrównane z ziemią. Tutaj nie chodziło o to, tutaj chodziło tylko o to wyciągnięcie siły tych żywych ludzi po prostu stamtąd, tej substancji polskiej i zastąpienie ich w tych samych chatach, w tych samych obejściach tymi Niemcami właśnie z Bezarabii. Bo z Bezarabii próbowano tych Niemców tam ściągnąć. Dlaczego stamtąd akurat? To byli Volksdeutsche. Nie wszyscy oni tam potrafili w ogóle mówić po niemiecku, nie wszyscy potrafili dostosować się do niemieckiej kultury, ale etnicznie uważali się za Niemców. W różny sposób tam trafili, to nieistotne. W każdym razie byli tam i uważali się za Niemców. Lepiej stracić takich, niż stracić tych etnicznych z Rzeszy, prawda? Oczywiście polscy gospodarze nie mogli na to patrzeć biernie.
zaczęło się od takiego najzwyklejszego biernego oporu, nomen omen, więc wybijali swój inwentarz, czyli tam zabijali kaczki, krowy, kury, świnie i tak dalej, niszczyli swoje plony, więc żeby to się po prostu nie dostało w te niemieckie ręce, czy to wojskowe, czy tych nowych osadników, którzy chcą przyjść i ukraść im ich domy i ziemię. Niszczono zboże, niszczono siano, słomę i tak dalej. Zdarzały się podpalenia gdzieś tam jakichś stodół czy domów. No, ale działo się tu różnie. W każdym razie w ten właśnie sposób, tymi brutalnymi pacyfikacjami na masową skalę, to były dziesiątki wsi, sami Niemcy doprowadzili do tego, że wybuchło coś, co jest teraz w tej naszej świadomości historycznej zapomniane, a więc wybuchło tak zwane Powstanie Zamońskie. Powstanie Zamońskie. Otóż Lubelszczyzna, Zamońszczyzna były fenomenalne do osiedlenia. Tam chciano zrobić taki pas, który będzie oddzielał tą Rzeszę z Berlinem i tak dalej, czyli tą Rzeszę sensu stricte, już jako Rzeszę po wojnie przynajmniej rozumiano to, co zostało z terenów polskich wcielone do Rzeszy i generalne gubernatorstwo, które też oczywiście miało stać się Rzeszą za jakiś czas, od terenów tych zamieszkałych przez żywioł rosyjski. Czyli tak za takich uważano również Białorusinów czy częściowo Ukraińców, bo z Ukraińcami było różnie. W każdym razie to miał być ten pas, który będzie oddzielał Rzeszę od terenów, na których będzie prowadzony Holokaust Słowian. Proste. Sprawa była tak ważna i tak niebezpieczna dla substancji polskiej, dla istnienia w ogóle narodu polskiego, że narodziły się bardzo nietypowe tak naprawdę sojusze, o których byśmy nie pomyśleli, że mogą w ogóle takie nastąpić. Otóż współpracowały ze sobą, czy przynajmniej nie przeszkadzały sobie nawzajem, co istotne. Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, Gwardia Ludowa, czy nawet radziecka partyzantka. Próbowano po prostu tych ludzi w jakiś sposób ochronić, bo człowiek ma jednak jakieś sumienie, kto by to nie był. I jeżeli widzi, że bestialsko obchodzi się z drugim człowiekiem, no to jednak podświadomie próbuje mu pomóc. I tak też się działo i tam. Takim człowiekiem, który siał największy postrach na terenach Zamojszczyzny, był taki przyszywany Niemiec, niejaki Otto Odilo Globolnik. Globolnik był człowiekiem bezwzględnym, był zbrodniarzem wojennym. Tak na sam początek. Na sam początek doprowadził do wyniszczenia 2000 chłopów polskich z 6 wsi. I tam właśnie tych pierwszych osadników bezarabskich wprowadził. Zaczęto robić ten pas. I doszło do tego, że na te tereny Zamojszczyzny przyjechał główny zwierzchnik batalionów chłopskich, który później w Warszawie opowiedział o tym, co widział. Postanowiono stawić czynny, maksymalnie czynny opór. Robiono po prostu, starano się nie dopuszczać do pacyfikacji, ale również, co jest jakąś taką częściowo ciemną kartą w historii Polski, odpłacano tym, jak to się mówi, pięknym za nadobne, a więc wypędzano również tą ludność niemiecką z opanowanych wcześniej przez nich polskich wsi. Jest taki jeden bardzo symptomatyczny przykład, kiedy to jedna z takich wsi została otoczona przez żołnierzy batalionów chłopskich. Podpalono tam jedną, drugą chałupę, wypędzono wszystkich Niemców, nie pozwolono im zabrać tak naprawdę nic, pędzono ich w stronę pewnego wąwozu. W wąwozie ustawiono karabiny maszynowe.
czy karabin maszynowy. Po prostu chodziło o to, żeby wpędzić ich w taką pułapkę. Wąwóz był na tyle głęboki, że nie byli w stanie z niego uciec. Jedyne, co mogło się stać, to żołnierze zaczynają strzelać z karabinów maszynowych i wszyscy ci osadnicy giną, nieważne kto to jest. Kobieta, mężczyzna, dziecko. Tylko, że karabin nie zaczął strzelać. Nie wiedziano, co się stało. Podejrzewano, że po prostu głupi pech. Karabin zawiódł. Amunicja była w fatalnym stanie. Część tej amunicji było po prostu wykopywane też z ziemi. Z jakichś tam takich zrzutów po wrześniu 1939 roku. W końcu dowództwo dotarło do tych żołnierzy. Oni zostali po prostu postawieni przed dowódcą i okazało się, że to byli młodzi chłopcy, tak? 18, 19, 20 lat. Strzelec po prostu nie był w stanie pociągnąć za spust, widząc te kobiety uciekające w koszulach nocnych, trzymające dzieci na rękach. I tym się różniła właśnie armia, która walczyła o swoje, która chciała się bronić przed okupacją, a armią okupacyjną, która była całkowicie bezwzględna. Ileż to było takich przykładów, czy to na Zamojszczyźnie, czy to w każdym miejscu w Polsce. No ja najbardziej znam te przykłady z tutaj ziemi świętokrzyskiej, czy południa województwa łódzkiego, z terenu operowania majora Dobrzeńskiego, Hubala, kiedy po prostu, tak jak wam już powiedziałem, wpędzano ludzi do stodoły, albo wpędzano ich do jakiegoś domu, wrzucano granaty, później to co było podpalano i tyle. Tutaj ci Polacy nie byli w stanie tego zrobić. Co najbardziej istotne, opór Polski był tak silny, i to nie tylko te organizacje, o których powiedziałem, ale sami chłopi dokonywali tej samoobrony. 30 grudnia 1942 rok. To jest bardzo ważna data w historii całej II światowej, ale oni słyszeliście w ogóle o tej dacie, tak? 30 grudnia 1942 rok, nikt o tym nie słyszał. To jest data, kiedy bataliony chłopskie we wsparciu sowieckiej partyzantki stoczyły bitwę pod Wojdą na Zamojszczyźnie właśnie, broniąc tych chłopów zamojskich. Dlaczego to jest istotne? To nie była jakaś wielka bitwa, ale to była bitwa. To była pierwsza w historii II światowej bitwa pomiędzy regularnymi oddziałami niemieckimi a partyzantką. Ileż to na zachodzie mówi się o La Résistance, o tym francuskim ruchu oporu. Cóż oni zrobili? Powstanie paryskie? No zrobili powstanie paryskie, ale w czasie, kiedy Niemcy i tak z niego wychodzili, tamte straty były niewielkie. Przede wszystkim Paryż ocalał. A i tak na zachodzie mówi się o powstaniu paryskim jako o fenomenalnym zwycięstwie La Résistance, jako ten francuski ruch oporu miał być w ogóle fenomenalny, jeśli chodzi o przeciwdziałanie Niemcom. Mówi się o niemieckim ruchu oporu. A tutaj mamy regularną bitwę pomiędzy regularnymi wojskami niemieckimi a partyzantką. Partyzantką, a więc ludźmi, którzy ekwipują się, szkolą w całkowitej konspiracji. Tak naprawdę cywile z bronią. Styczeń 1943 roku to jest początek tak zwanej akcji Wieniec II, kiedy tak naprawdę na serio, z dużymi środkami, w powstanie zamojskie, czy w obronę zamojskich chłopów włączyła się Armia Krajowa. W czasie tej akcji Wieniec II przeprowadzano około 60 akcji zbrojnych. Akcje zbrojne polegały na przykład na atakowaniu różnego rodzaju siedzib, że tak to ujmę, niemieckiego wojska czy żandarmerii. Różnego rodzaju posterunki niszczono. Wypędzano tych osadników niemieckich, bo ci osadnicy nie mogli się poczuć bezpiecznie. Chodziło w tym o to, to nie były pacyfikacje, to nie było mordowanie, to było wypędzanie tych osadników. Chodziło w tym o to, żeby żaden z osadników nie chciał tu wrócić. Żeby Niemcy mieli problem z tym, żeby do tych pustych chat kogokolwiek przyciągnąć. Ale najważniejsza z tych akcji zbrojnych to jest kolejna bitwa. Bitwa pod Zaborecznem. To już może niektórym się kołatać. Bitwa pod Zaborecznem była jedną z największych akcji zbrojnych na Zamojszczyźnie
w czasie, kiedy tam działa partyzantka, czy nawet największą akcją zbrojną. To była regularna bitwa, ostrzał pomiędzy wojskiem niemieckim, pomiędzy niemiecką żandarmerią, a oddziałem Armii Krajowej. Otóż siły Armii Krajowej wynosiły 250 ludzi. Dość dobrze uzbrojonych, dobrze wyszkolonych. Siły niemieckie 600 żandarmów. Żandarmi, regularna formacja, która jest regularnie wyposażona, wyekwipowana. Każdy z nich ma powtarzalną broń. Każdy z nich ma dostęp do dużej ilości amunicji. Polacy zasadzili się na Niemców. Postarali się wyprowadzić ich na otwarte pole. To był śnieg, tak? Był zmrożony śnieg na polach, przez który tym Niemcom było ciężko się przedostawać, ciężko się przedzierać. Polacy ustawili się w lesie i z tego lasu ostrzeliwali Niemców. Straty polskie w bitwie pod Zaborecznem to jeden zabity, dwóch rannych. Ten zabity, jak sami partyzanci później, czy żołnierze Armii Krajowej, bo to byli żołnierze Wojska Polskiego, Armii Krajowej, sami wspominają na własne życzenie. Był rozkaz nie wychylać się z lasu. On się wychylił, wyszedł na otwarte pole, ustrzelili go. Straty Niemców ciężkie do oszacowania. Wiadomo tylko tyle, że w pobliskim Tartaku po bitwie zamówiono 103 trumny. Niektóre opracowania podają, że straty niemieckie wynosiły 110 zabitych. Prawdopodobnie było ich kilkudziesięciu, ale to i tak jest olbrzymia dysproporcja. Nie wiemy o ilości rannych. Być może było ich nawet kilkuset. Po bitwie pod Zaborecznem Niemcy zaprzestali pacyfikacji i wysiedleń na pół roku. Kolejne po upływie pół roku są kolejne wysiedlenia, czyli to już mamy czerwiec 1943 roku, akcja Werwolf, a więc Wilkołak, zniszczono dziesiątki wsi, 1000 osób zginęło, 63 tysiące osób zostało wywiezionych, czy to do obozów, czy w głąb Niemiec. Niemieccy osadnicy bali się już jechać na Zamojszczyznę, dlatego starano się też zrobić kolejny pas, taki buforowy, żeby oddzielić tych niemieckich osadników od polskiej partyzantki pasem ukraińskim. I tutaj wchodzi też żywioł ukraiński. Bardzo pokrótce opowiem, o co chodzi. Mamy Ukraińców tam zasiedlanych. Ukraińska powstańcza armia, czy w ogóle nacjonaliści ukraińscy uważają Zamojszczyznę, Lubelszczyznę za etnicznie ukraińskie ziemie. Więc są walki już pomiędzy partyzancką Polską a ukraińską powstańczą armią, a oddziałami SS, a żandarmerią niemiecką, więc robi się naprawdę, naprawdę fatalnie. Przychodzi lato 1944 roku. A więc Sowieci już są u bram. Tak? Już niedługo jest sierpień 1944 roku. Czyli wejście Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego na tereny II Rzeczypospolitej, w granicy II Rzeczypospolitej, więc to już są, Niemcy są całkowicie bezwzględni, brutalni, dochodzi do bardzo silnych walk. W każdym razie Niemcy muszą oczywiście ustąpić. Ustąpić muszą również partyzanci, no, nie będziemy dzisiaj mówić o akcji Burza. To jest temat na jedno z kolejnych spotkań. W każdym razie polscy partyzanci, szczególnie z Armii Krajowej, muszą z tamtego terenu wynosić się, dlatego że Armia Czerwona im zagraża, ale o tym kiedy indziej. Emocjonalny vlog mocno. Ale na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Ostatnio rozmawialiśmy na temat kolejnych vlogów i tam rzuciłem pomysł używek i to bardzo dobrze przyjęliście, więc te używki będą. Jak najbardziej zrobię vlog o używkach, jeśli chcecie, ale napiszcie jeszcze na wszelki wypadek w komentarzu, że chcecie takiego vloga, bo on tutaj może być przez algorytm nieco źle przyjmowany i jeśli będzie odzew z waszej strony, że faktycznie chcecie, to trudno, nagra się nawet, gdyby on był niemonetyzowany. I prośba jeszcze ode mnie taka malutka, raz jeszcze, zajrzyjcie na stronę Yerba Market,
na Facebooka Yerba Marketu i napiszcie im gdzieś tam w privie coś miłego ode mnie. Zobaczcie, co mają w asortymencie. Oni zrobili mi pewną przyjemność, o której wam jeszcze powiem, ale w ten sposób jakoś im się odwdzięczę. Napiszcie również w komentarzu, czy wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, bardzo was o to proszę. Fajnie jest, jeżeli oglądacie te vlogi w playliście Plociuch. To fajnie działa na pozycjonowanie. Udostępnijcie gdzieś tego vloga, bo on jest istotny. Bo wydaje mi się, że dużo osób powinno dowiedzieć się o Generalplan Ost i powstaniu zamońskim. I napiszcie też w komentarzu propozycje na kolejne vlogi, bo Generalplan Ost to też jest propozycja od was. Więc chcecie, macie. Ode mnie dziś to tyle. Dzięki, hej, cześć.